Witam, witam w Wiedźminie 2 po małej przerwie, ale już teraz będziemy sobie kontynuować. Jesteśmy w akcie trzecim w Loku Muin. No i kwestik w imię wyższych racji, musimy się dostać do Filipy Eilhart. Kto czekał na wieśka, łapa w górę oczywiście. No i jest opcja spartolić tego questa doszczętnie. Myślę, że można się nawet tutaj podłożyć z tego co wiem. Więc będziemy tak robić. Będziemy tak robić tutaj... Chyba nam nawet odbierają ekwipunek, ale nie chcę spoilować, więc zobaczymy. Zobaczymy, więc idziemy sobie tutaj. Tylko ci chyba... Chyba nie są tak ważni, więc przejdziemy sobie na spokojnie. A, tu są te gargulce, dobra. Tu są te gargulce. Gdzieś tu będę mógł się przemknąć. Dobra. Jest ok. Chyba tu się możemy podłożyć gdzieś. Gdzie to było? Dobra, jeszcze. Jeszcze lecimy. Ja kiedyś to testowałem. Akurat pamiętam mniej więcej. Czy my ten ekwipunek tracimy, czy nie, to zaraz zobaczymy. Ale no można też oczywiście iść przez kanały. To jest daleka droga, ale myślę, że ona jest dużo, dużo korzystniejsza dla Gertruda. Oj, tu na przykład z tymi chyba mogę zawalczyć, nie? No to zobaczmy. Niech mnie złupią. Niech mnie złupią. No dobra, to jest git. Tu jest git. Gertruda pojmali. O, spoko. No to wszystko się zgadza. Ty tutaj? No ja tutaj. Nie wiem, czy to Igni nie było potrzebne później, ja już... Troszkę, troszkę właśnie pamiętam i szykujemy się na najgorsze. I zobaczcie, że nie mamy ekwipunku, nie? Ale coś tam powinienem chyba odzyskać. Zobaczymy. Co tu robisz? Bardzo się starałem, żeby zobaczyć Filipę Eilhart w kajdanach. Ciekawe, czy będziesz równie wyszczekany stojąc na szafocie. W przeciwieństwie do ciebie nie zrobiłem nic, za co wysyłają na szafot. Dla nich jesteś zabójcą królów. Zapewniam cię, że Kaci Radowida sprawią, że przyznasz się do wszystkiego. Nawet do współżycia z trollami. Dobra. Radowid nie jest idiotą, wie, że jestem niewinny. Poza tym pomogłem mu kiedyś. Radowid jest politykiem. Chętnie pokaże światu, że jest mścicielem zamordowanych władców. Zanim to zrobił, usłyszę o tym, co zrobiłaś w Vergen. Pomagając rebeliantom, osłabiłam Henselta, a to jest najważniejsze. Teraz Radowid jest górą. To on ma decydujący głos na obradach. Między innymi dzięki mnie. W takim razie dlaczego wsadził cię do lochu? To jakieś nieporozumienie. Okej. Od początku wiedziałeś, że Saskia jest... Radowid srogi. Podejrzewałam, że coś z nią nie tak od dłuższego czasu. Będzie srogo czasu. Tutaj. Ale prawdy dowiedziałam się dopiero, gdy padła otruta i mogłam ją dokładnie zbadać. Widziałem listę składników antidotum. Nie ma w nich słowa o róży pamięci. Cóż... Każdy lubi mieć wiernych sprzymierzeńców, a róża pamięci ma wielką moc. Nawet smoczyca nie poradzi sobie z moim urokiem. Dlaczego nie wezwiesz jej na pomoc? Dwimeryt blokuje magię. Telepatię również. To się nie. Słabe, te czarodziejki. Wasza wysokość? Długo czekałem na to spotkanie. Tak nagle opuściłaś Redanię, że nie znalazłem sposobności, by cię należycie pożegnać. Wasza wysokość, nie rozumiem, dlaczego mnie aresztowano. To jest skin z Gwincika. Wszystko, co zrobiłam, służyło interesom Redanii. Wsparcie rebelii, osłabienie Henselta. Ryzykowałam własną reputacją dla twojego dobra. Nie jestem już małym chłopcem, który wierzy w każde twoje słowo. Dlaczego to robisz, Radowidzie? Wspierałam cię w najtrudniejszych chwilach. Beze mnie nie byłbyś tym, kim jesteś. Nie rozumiem. Rozumiesz doskonale. Knułaś przeciwko mojemu ojcu, Wizimirowi, a także przeciw mnie. Cały redański dwór trząsł się ze strachu przed wszechwładną Filipą Eilhart. Wasza wysokość, to nieprawda. Pozwól mi wytłumaczyć. O co jestem oskarżona?
królu. Ambasadorze? Triss Merigold była tak miła, że sporządziła listę osób zasiadających w tajnej organizacji zwanej Lożą Czarodziejek. Zasiadały w niej również czarodziejki z Nilfgaardu, ale nie musisz się już o nie kłopotać, pani. Triss, oszalałeś. Zleciłyście zabójstwa Dema Venda i Foltesta. O, ładnie. Podejrzewam, że maczałaś też palce w zabójstwie mojego ojca. I gdybym teraz zdjął ci Dwimeryt z nadgarstków, zabiłabyś i mnie. Jesteś skończona, Eilhart. Przeprowadzimy proces, żeby wszystko było jak należy. Ale wiedz, że się nie wywiniesz. Zostaniesz skazana za udział w spisku, zdradę i królobójstwo. Czeka cię tarcie skóry i stos. Całe dzieciństwo spędziłem czując na plecach twoje zimne spojrzenie. Gdy wydawałem polecenia, moi poddani szukali wzrokiem przyzwalającego gestu Filippy Eilhart. Cały dwór w Tretogorze patrzył, jak mnie upokarzasz. Cała Redania śmiała się ze mnie za moimi plecami. Pamiętasz, jak uczyłaś mnie patrzeć ludziom w oczy i zmuszać, by to oni pierwsi spuścili wzrok? Król nie może okazywać słabości i niezdecydowania. To twoje słowa. Opanowałem tę sztukę do perfekcji. Tylko ciebie nie udało mi się nigdy zmusić do uległości. Masz jedną szansę, by skrócić cierpienie. Przyznaj się do wszystkiego tu i teraz w obecności ambasadora. Spójrz mi w oczy i okaż skruchę, okaż uległość. No chyba nie dzisiaj. Twój wybór. Kacie, wyłupić jej oczy. Popełniasz wielki błąd, królu. No, grubo, grubo. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Nie wierzyłem, kiedy mi powiedzieli, że Geralt z Rivi siedzi w moim lochu. Geralt, którego znam, nie dałby się złapać. A daj spokój, taka seryjka. Zawsze chciałem zwiedzić twoje lochy, panie. A co w nich takiego ciekawego? Goście. Musisz mi wybaczyć. Na szczęście Eilhart już wkrótce nas opuści. Nie proszę o łaskę dla siebie, ale dla Triss Merigold. Twoja przyjaciółka jest teraz w mocy ambasadora Fitz Osterlena. Wiem, ale przecież Szilard nie odmówi ci drobnej przysługi, panie. Niewykluczone, że będę zmuszony prosić Nilfgaard o poważniejsze przysługi, dlatego wybacz. W tym mieście decydują się losy całych narodów. Jednostki nie mają znaczenia. Szilard wspomniał o organizacji czarodziejek. Tak się składa, że interesują mnie plany loży. Jeszcze dojedziemy Radowita w trójce, nie? Nie powinny interesować, ponieważ ta organizacja wkrótce przestanie istnieć. Ale tutaj to nieźle dał popalić. Nic do ciebie nie mam, Wiedźminie, ale z nieproszonego gościa zamieniłeś się w niewygodnego świadka. Rozumiem, że ja zapoznam się z twoimi lochami lepiej i znacznie dłużej. Na pewno nie wyjdziesz stąd przed zakończeniem obrad. Jeżeli uważasz, że mógłbym na nie wpłynąć, to mnie przeceniasz, królu. Polityka jest jak skomplikowana układanka. Każdy klocek może okazać się ważny albo bezużyteczny. W Lochmuin nastąpi przełom i tego przełomu dokonam ja. Nie będzie drugiego Tanet. Wkrótce wszyscy przekonają się, do czego zdolny jest król Redanii. Czas na obrady. Radowid jest zdolny, ale zbyt młody. Nie rozumie jeszcze, że tak naprawdę milczeć potrafią tylko umarli. Ponieważ Redania oddaje przysługę Nilfgaardowi, ja również pomogę królowi. Wypuść Triss. To byłaby głupota. Jeżeli rzeczywiście istnieje miejsce, do którego udajemy się po tym Westpadole, to wkrótce się tam spotkacie. Pozwolisz, że wyręczę rydańskiego kata. O jaką przysługę chodzi? Możesz mi powiedzieć. Umarli nie zdradzają tajemnic. To prawda, ale jestem ostrożny. Obiecuję ci, że kiedy twoje ciało wystygnie, opowiem ci wszystko ze szczegółami. Żałuj, że tego nie dożyjesz. Lochmuin czeka duża niespodzianka. I magów, i królów. Nikt nie lubi, kiedy decydują za niego, a już na pewno nie król. Jesteś niebezpieczny, Wiedźminie. I zbyt niezależny. Dobra, przepalone. Przyjdzie czas, że Radowid mi podziękuje. I nie tylko Radowid.
Zabijcie go. Tam była taka... Tylko uważajcie na czar. Opcja na przepalenie, nie? A ja myślałem, że ja muszę wtedy igni użyć, ale spoko, dobra. Mieczyk jakiś mamy, buzdygan. Wyprowadź mnie stąd! Najpierw odpowiesz na kilka pytań. Nie wyprowadzę jej. Gdzie ona jest? Gdy mnie aresztowali, była z Shilą. Pewnie wybierają się na obrady. Jak działa urok? Saskia nie jest w stanie oprzeć się mojej woli. Wierzy, że jestem najwspanialszą osobą na świecie. To tak, jakby była zakochana. Najpiękniejsze jest to, że zachowała pełnię władz umysłowych. Swój czarujący charakter, waleczność, honor. Nie tropiłem cię sam. Jorvet nie może się doczekać spotkania. Moja śmierć niewiele zmieni. A tacy jak Jorvet nie mają prawa nikogo osądzać. Szilard mówił prawdę? O loży? O królobójstwach? Mówił to, co chciał usłyszeć Radovid. Półprawdy i prawdy wyjęte z kontekstu niewiele się różnią od kłamstw. Triss brała w tym udział? Pod tym akurat względem jest czysta jak łza. Ale tylko pod tym. Zapewniam cię, że nie była z tobą szczera w wielu innych sprawach. Po co to wszystko? Spoko. Jaki macie interes w mordowaniu władców? Pomóż mi się stąd wydostać, a wszystko ci wytłumaczę. I pomogę zdjąć urok z Saski. Zdejmij mi kajdany i zaprowadź do mojej kwatery. Błagam! Wszystko ci powiem. Wszystko! A gdzie tam? No to mamy problem. Czas ucieka. Będziesz się mścił na ślepej kobiecie? Shilard powiedział, że mają Triss. Muszę ją uwolnić, zanim wyłupią jej oczy jak tobie. Wyprawa do obozu Nilfgaardu to samobójstwo. Zostawienie przyjaciela to łajdactwo. Tylko ja wiem, jak odczarować Saskię. Wydostań mnie stąd. Jeśli zginę, na zawsze pozostanie pod wpływem uroku. No i tak będzie. No to idziemy. Najgorszy wybór. Saskia pozostanie bezwolnym potworem przez ciebie. Zasłużyłaś na śmierć. Nie uwolnisz Triss, nawet jeśli uda ci się do niej dostać. Wymienię Shilarda na Triss. A co powie Jorvet, kiedy się dowie, że zostawiłeś Saskię? Łe, kurde. Martw się, co zrobi z tobą, kiedy cię dostanie w swoje ale ręce. Ale przypał jest, nie? Oślepienie mu nie wystarczy. Myślisz, że ta twoja Marigold jest taka święta? Nie tobie ją oceniać. Żegnaj, Eilhard. Najgorsza lipa. Jeszcze będzie Triss ratował. Już w ogóle. Ruchy, ekscelencjo. Dramat społeczny. Co chcesz osiągnąć? On żyje? Którędy tu wszedłeś? Odłóż miecz. Dopiero gdy poderżnę ci gardło. Wybieraj. Znam przejście tunelem. Więc będziesz moim przewodnikiem. Tunelem? Czy ty jesteś normalny? Tunelem powiadasz? A jakie są questy takie? Dobra, no to jest... W sumie... Czyli mamy nasz ekwipunek. I to było bardzo takie szybkie. Ale możemy jeszcze zdecydować, nie? Czy uwolnić właśnie Filipę, czy nie? Ale to jest zawsze wybór. To jest zawsze wybór już taki wiążący na trzeci akt, więc... Nie ma lipy. A jakbyśmy byli po stronie Rosza, to mamy też inną opcję. Ale to już... Jeden fałszywy ruch i wasz ambasador już nie będzie użył słońca Nilfgaardu. Moi ludzie nie wypuszczą cię stąd żywego. Chyba, że ich o to poprosisz, pośle. Patrzcie tego. A wierzę, że poprosisz. Renuald Ebner. No ładnie tańczy, ładnie tańczy. Samego cesarza. Prędzej umrze, niż wydać Marigold. Ładnie, ładnie. To nie on zginie, ale ty. Chyba, że mnie wypuścisz. Nie zmieszczę się z tym mieczem. Jeszcze nie jest za późno. Przynudzasz. Ruszaj się żwawo. Dlaczego tak ci zależy na tej czarodziejce? Idź. Chyba się w niej nie... W ogóle mi nie zależy, mam serię na złych wyborach. Stani wszyscy albo starzec odpali, zginie! No niestety. Ani kroku! Nie żartuję. Wiem doskonale. Nie wahaj się. Zabij go, bo my się stąd nie ruszymy. Renuald! Ten, kto przyniesie mi głowę wiedźmina, dostanie order zasługi.
Ale ambasador Fitz Esterlen. Wasza ekscelencjo. Rozkazy ze stolicy. No to ładnie. No to teraz was wszystkich pozabiję. Na co czekacie? Brać go! Uczniowska brać. Dobra, pokonaj Nilfgaardzkie. Okej, okej. Nilfgaardzkie upiory. Nie są w ogóle żołnierze. Dobra, chodź tu. Jakaś fajna kwatera. Ty jesteś normalny, plecami się do Gertruda odwracasz? To już go prawie miałem. Jak ty się do mnie odnosisz w ogóle? O kurcze! Oj, mówiłem, żebyś tak brzydko nie mówił. To ty nie słuchasz. Kurde, mało zdrowia. Mało zdrowia. Chyba napełnić kabzę. Czy ja mam dobry miecz? No. Wyjątkowo. Nie spodziewałem się tego, ale mam dobry miecz. Okay. Ja jestem szybki jak błysk, a ty masz brzydki pysk. Dobra, adrenalinka. Eluwa. Nie chcę żadnych pierścieniów od was, chociaż to bym wziął. To bym wziął. Brama zamknięta. Musi być inna droga. Nie ma innej drogi, potrzebujesz klucza. Też pewnie jest, przez gargulce. No pewnie tu, nie? Góra. Nie no, to jest hańba. Gitara. I tutaj górą, nie? Czy nie? O, tutaj sobie zeskoczymy i tym mościkiem. O. Niech żyje Cesarz! To były twoje ostatnie słowa, tak? No to dobrze służyłeś ojczyźnie. Teraz tu... A nie, pójdziemy sobie chyba tu, bo tutaj dałem lipa. Jakiś mościk. Dobra. Naprawdę. No jakaś myślałeś, bitka się szykuje, co? Tu sobie po prostu wejść? No, tak bym chciał. Okej, mamy trzech. Czterech. Kurde, to będzie rzeź. Dobra, jeden padł. Trzeba uważać na żyćko, nie? Jak tam jest tylu. Ej, włączyłem znak i już mi zdjął. Co za gnyb. Dobra, ten ma mniej, więc tego kroimy. Szeregi cesarskiej armii są niezliczone. Daj spokój, chłopie. Czekamy na adrenalinę, jest pięciu. Pięć, no niedobrze. Obronuj naszej stali! Moim zdaniem trochę rzeźnia. Ja
Adrenalina chyba 3 ściąga, nie? Super. To 3 najlepiej z największym HP, tak by było spoko. Obijamy tych słabszych. O Boże, jak mnie ciukają. Parodia totalna. Dobra, jest tu takich 3. Uparte z ciebie zwierzę, Nordlinga. Chociaż dobra, 2. Zrobimy tak. No zawsze 3 zabija na adrenalinie. Mamy jeszcze 2, tak? I tu tych srardem. Super. Czekamy na srarda. Dobra. W ogóle się nie oszałamia, nie? Tam jesteś durny. Dobra, 1, 2. Super. Ten szczęśliwy traf coś. Chyba nie w tym przypadku. Wyłaź z tych krzaków. Pyk, pyk, pyk. Dobra, poszedł. Gdzie teraz? Dobra, ale wiecie co? Tam do góry wyszedłem i znowu jest jakaś kosmiczna walka, także to sobie zrobimy już następnym razem. Bo tam to będzie naprawdę rzeź, musiałbym przemedytować i... No myślę, że już zrobimy sobie w następnym odcinku. Pójdziemy po tą Triss i zobaczymy co dalej. Także taki mały powrocik, nie wiem czy ten odcinek jest długi czy krótki, bo troszkę tutaj miałem przerw, ale... Mam nadzieję, że wam się powrót podobał i widzimy się następnym razem. Bywajcie, hej hej!